Parę lat temu to był ten czas, po Trzech Królach, byłem u pewnej pani starszej. I tak żeśmy sobie porozmawiali, już tak wychodzę, ona mówi, a proszę księdza, Trzech Króli było, okadziłam cały dom i kredą napisałam na drzwiach KMB. Ja mówię, przepraszam, gdzie pani napisała, bo tak właśnie wchodziłem, to na drzwiach nic nie było. A tu ja nie napisałam na tych, na klatce schodowej, tylko sobie w środku w mieszkaniu napisałam KM plus B. No dobrze, ale przepraszam, mówię, gdzie na których drzwiach pani to napisała? A na tych. I pokazała mi odnowione białą olejną farbą drzwi, na której napisałem kredą KMB, na białych drzwiach. Jak tak podszedłem, spojrzałem pod kątem, to coś było widać, tą kredę. Mówię, bardzo przepraszam, ale kredą się zazwyczaj pisze gdzieś na czarnym, żeby było wyraźnie. A wie, ksiądz, ja to tak nie lubię się afiszować. Przyjdzie sąsiadka, to zacznie gadać, że jestem taka dewotka, że tu jakieś se pisze. Ja sobie tak napisałem, że ja wiem i Pan Bóg wie. Proszę Państwa, to jest nieraz symbol naszego świadectwa, pisanie białą kredą na białych drzwiach. Ja wiem, Pan Bóg wie, a jak mnie w pracy pytają, czy jestem katoliczka, to mówię, to jest moja prywatna sprawa. A jak się śmieją z Kościoła, to jeszcze swoje dorzucę.